Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do drugiego sezonu z gry interaktywnego filmu Erika. Na początek może jeszcze tylko wytłumaczę, na czym będzie polegał drugi sezon. Przede wszystkim wybieramy zupełnie inne kwestie, które mieliśmy ostatnio, a do tego raczej pójdziemy, tak przynajmniej wydaje się po tym, co widzieliśmy wcześniej, złą ścieżką i zaufamy w 100% ośrodkowi. Nie będziemy współpracować z Green, będziemy za to wspierać wszystkich tych ludzi, którzy, no właśnie, są naszymi wrogami czy nie są, bo do tej pory nie wiemy, czy to tylko wizje w naszej głowie, czy być może jednak sama Green żyje. Zobaczmy to w nowej historii. No i teraz przynajmniej wiemy, jak to działa. Zupełnie inaczej też patrzymy na cały ten początkowy rytuał i... O! Panie, Divix się wysypał. Cóż tu się stało? Co ciekawe, jesteśmy świeżo po drugiej aktualizacji gry, więc być może tego typu problemy wynikają właśnie z niej. Coś naprawione, żeby coś innego mogło się zepsuć. Zobaczymy. No tym razem delikatnie z igłą. She was a nurse. I was a doctor. At night, we'd tell each other stories. She'd tell me about the future. Wonderful things. Things only she could see. I'd tell her about the past. About a great priestess, marked with a butterfly, who could stare into the fire and see the future. I used to tell her she was magic, just like the priestess. I think you're magic too. But you're gonna have to prove it. Pick a photograph. Pick your favorite. No na pewno nie te ślubne. Close your eyes. Focus your mind. And conjure the power of the ancient priestess. Now find your home again. See if you can guess where your favorite is. Pokażmy, że nie mamy mocy. Oh, disaster. Don't worry. I still think you're magic. She'll always be with you. Remember that. Even though she isn't here, she's still a part of you. If you could stare into the fire and see the future, what do you think you'd see?
No i chyba to takie najważniejsze pytanie, jakie pojawia się podczas szczególnie drugiego podejścia. Czy Green jest prawdziwa, czy nie? Bo do tej pory... Niech będzie korona. O, dla księżniczki. Do tej pory nie wiemy, jak do tego podejść. Wydaje się, że nie jest prawdziwa, ale przyjmując taki układ, kto jest mordercą? My? No teraz wiemy, że jeżeli to jest Green, jest lisem, co istotne. Ale jeżeli to jest Green, to nie był Katz. Teraz jednak zabezpiecz. I zwróć uwagę. Chyba się nie polubiliśmy. Miss Mason, I'm Sergeant Blake, the lead investigator on this case. Can I see that? I promise I'll give it back. Ostatnio podaliśmy, więc no, pewne rzeczy możemy zmienić. You draw this a lot. It's Greek, isn't it? The Delphic Epsilon. How do you know that? I read your father's file. I had to. The hand belonged to a Kal Jahar. You worked at Delphi House? I believe you visited there with your father. Yes, he was one of its founders. Along with a man called Lucien Flowers. Mr. Flowers might be a target too. Look, we're keeping watch over at Delphi House. Protection detail. I'll be leading the investigation from there. Right now, it's the safest place for you too. Thank you.
tym razem tylko raz. Ale co jest istotne, jeżeli chodzi o ten tytuł, to w ramach gry przygotowano też prawie godzinną ścieżkę dźwiękową, co... O, kolega zastąpił nas. We're probably out for a smoke. Wait here, I'll go check. I wracając do ścieżki dźwiękowej, no myślę, że to też jest coś naprawdę pięknego. Warto zresztą poszukać na YouTubie i odsłuchać całości, bo wiele kawałków jest naprawdę godnych uwagi. Zresztą to, co słychać niejednokrotnie w grze. No właśnie, czy gdzieś tutaj możemy upatrzyć te szczegóły, na przykład samą Green? To, że jest mama, to widzieliśmy. Co ciekawe, brakuje w tym wszystkim maski motyla. Czyżby ktoś ją miał na sobie? A jeżeli tak, to musiałaby być to mama. What are you doing? Put that down. It's not yours. There's no note. No record of her anywhere. Right. Well, that was a waste of time. I see you found someone. I guess I should have just stayed put. I saw some girls. They were wearing masks. They... Yeah, I'll check it out. I think it's some kind of therapy. Who are you? I'm Sergeant Blake. I'm leading the investigation. I'm supposed to meet a Dr. Ballard. I can only apologize. We're all a bit nervous here. Sergeant Blake, I'm Rosa Ballard. I suppose you already know the Chief Inspector? Sir, this is Erica Mason. I'm sorry we're meeting in such difficult circumstances. Is there anything we can do to make you feel at home? It's okay. I'm sorry too. Come on. I'll show you the way. Czasem też chciałoby się poznać nieco inną ścieżkę, ponieważ nie wiedzieliśmy, co by było, jakby udało nam się ukryć w kanciapie strażnika i by nas w ogóle nie znalazł. I worked with your father. I used to look after you when you were little. You knew my parents? Of course. Your dad taught me everything I know. And your mum, she was incredible. Brilliant nurse, so smart, funny. Anyway, this is you. You might recognize it. Mr. Steinbeck, the night manager, will be downstairs if you need anything. Mm-hmm.
to na obraz. Jakby można było zabrać ten medalion z początku, odchylić teraz obraz i zobaczyć, co wtedy by się wydarzyło. To by było. Czasami też będę szukał nowych rzeczy, których być może jeszcze nie widzieliśmy. Dlatego może zająć to nieco więcej czasu niż ostatnio. Wujek Lucien Kwiatek, tak? Dość wymowne nazwisko, wiedząc, jak ta gra dalej się rozwija. Lustro straż. Nie ma się co mu przyglądać. Hey! Kirsty! Kirsty, I said you could help, but if you're going to be cleaning, I need to be here with you. No cleaning without supervision. Chyba nas nie polubiła tym razem. No.
Hey, Deathwish. Over here. Don't mind her, she's got emotional problems. Hurry up and die, Hannah. She seems nice. Yeah. But it's not her fault. I blame society. Here, take a seat, let me show you something. Do you see this bit? It's simple, four notes. Bum, bum. Pam, 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 pam. I'll do the rest. Ale w głównym gabinecie spotkamy się w kolejnym odcinku. Jak widać, jak tak bardzo nie dociekamy co i jak, to ta przygoda przebiega też dużo, dużo szybciej. Myślę, że podobnie będzie w kolejnych odcinkach. Liczę też, że w kolejnych odcinkach zobaczymy więcej zmian, tak? Ponieważ tu na początku niewielkie mieliśmy pole do popisu. Później będą te całe sytuacje, gdzie idziemy robić perfumy, albo właśnie zostaniemy z Christie, czy też Toby. No właśnie, kolejne dwie opcje do wyboru, dokąd iść, co zrobić. No i samo to bieganie po całym ośrodku da nam też wiele nowych ścieżek, więc myślę, że ten pierwszy odcinek zawiera najmniej różnic w stosunku do tego, co widzieliśmy wcześniej. No a teraz zacznie się prawdziwa zabawa. Ale to już w kolejnych spotkaniach. Co istotne, myślę, że zrobimy sobie tylko te dwa podejścia, ale na koniec postaram się jeszcze zaprezentować kilka innych zakończeń, bo przyznam, że przy poprzednim podejściu można było uzyskać jeszcze cztery dodatkowe, gdzie każde jest ciekawe. No ale tak już zakończymy ten sezon. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.